Okej, okay, witam Państwa serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się fluidami, a konkretnie rzecz biorąc cieczami, tłumacząc to słowo na polski. Chciałem powiedzieć, jak można zrobić symulację płynu, przynajmniej tak w zarysie, a potem w kolejnych kursach być może skupimy się na szczegółach. Fluid jest to rodzaj symulacji w Blenderze, który wymaga istnienia pewnej objętości, w której ta symulacja się odbywa. Taką objętość nazywamy domeną i najczęściej jest to obiekt zbudowany na bazie cube'a. Wstawiłem tutaj cube. Jeżeli wstawiłbym jakąś sferę albo inny kształt obiektu, to i tak domena sprowadziłaby się do kształtu prostopadłościennego. Taką domenę możemy sobie przeskalować, ustawić tam, gdzie chcemy. Mogę na przykład powiększyć ją dwa razy albo pomniejszyć ją do 0,3. Możemy teraz matematycy wyliczyć, jaka jest prawidłowa wielkość tego cube'a. A ja nacisnę sobie Ctrl A, dam Apply Scale i dlatego w ustawieniach, w transformacjach będę miał skalę równą 1, a wielkość wynosi 1,2. Teraz, aby zrobić symulację płynu w takiej domenie, należy przejść do zakładki z ustawieniami fizyki, tej ostatniej tutaj, i nacisnąć guzik Fluid. Ten guzik włącza nam fluid i obecnie żadnego fluidu nie mamy, ponieważ jest rodzaj tego fluidu ustawiony na None. None oznacza żaden, w związku z tym nic tu ciekawego się nie będzie działo. Jednakże, aby fluid się prawidłowo symulował, należy ustawić sobie ten obszar, w którym mamy zamiar go liczyć, na domain. Wybieram z listy pierwszą dostępną opcję, to jest domain, i natychmiast widzimy, że pojawiło się tutaj mnóstwo opcji, a kształt naszej domeny się zmienił. No i on teraz wygląda tak, jak wygląda, a to dlatego, że mam tutaj podaną ścieżkę do miejsca, w którym przechowywane są informacje o tym, jak ten fluid się liczył, i ten cache fluid, który tutaj jest wpisany, to jest cache z poprzedniej symulacji, którą próbowałem jakiś czas temu. Po prostu w tym katalogu leżały jakieś stare pliki, dlatego ten kształt ustawił się właśnie na taki. Jeżeli będę miał policzone pliki w tym katalogu jakieś z wcześniejszych symulacji, to mogę nawet próbować przewinąć animację i otrzymam jakąś zmianę. I to jest symulacja płynu zrobiona najprościej, jak się tylko da, ale w normalnym przypadku, wtedy kiedy pierwszy raz próbujecie robić coś takiego, to na tej ścieżce nie będzie żadnych plików, nawet jeżeli zmienię jej nazwę na przykład na 2, nie będę miał żadnych plików i w związku z tym będę widział oryginalny kształt domeny. Teraz, aby wykonać symulację płynu, taką jak przed chwilką było widać, należy do tej sceny dodać jeszcze jakiś obiekt i to może być kolejny cube, może być także kulka, icosphere czy cokolwiek bądź. Wezmę sobie icosphere, pomniejszę go i umieszczę wewnątrz domeny. Dlatego symulatora płynów jest ważne, aby obiekty takie, które są cieczą, a ta kulka będzie moją objętością cieczy, jest ważne, aby takie obiekty nie wystawały poza domenę, a więc staram się unikać tego typu ustawienia. Podobnie jest dla różnego rodzaju przeszkód, które można dawać dla cieczy, tak zwanych obstakli, no i w tym momencie one będą się źle liczyły. Poza tym obstakle nie powinny się przecinać również same ze sobą, więc mam teraz domenę w tym miejscu, gdzie jest ten jasno pomarańczowy obrys. Znajduje się w środku pewien obiekt, który ustawię również jako fluid, korzystając z guzika fluid, i dla tego obiektu wybiorę po prostu fluid. To jest kolejna opcja w hierarchii tych poleceń z menu. Pozostawię te wszystkie parametry domyślne, zaznaczę teraz domenę, a w domenie nacisnę na guzik bake. Będzie to działało w ten sposób, że domena zmieni kształt i nagle przyklei się tak jakby do obiektu, który ustawiłem wcześniej jako fluid. No i będą trwały obliczenia, które możemy obserwować tutaj na tym pasku postępu. Po pewnej dłuższej chwili te obliczenia się zakończą, no i będę miał zrobiony, że tak powiem, fluid. Mogę wtedy go przewijać, nawet jeżeli się jeszcze nie zakończyły. Mogę go przewijać teraz na osi czasu, obserwując, co takiego się dzieje z tą domeną. I jak widać, ten fluid w postaci takiej wielkiej kropli spada z mojego oryginalnego obiektu oznaczającego objętość cieczy. No i po upadku rozchlapuje się w mniej lub bardziej spektakularny sposób, gdzieś tam na tle. Jeżeli przewinę wystarczająco daleko w osi czasu, to okaże się, że moja symulacja jeszcze się w tym obszarze nie policzyła, muszę trochę poczekać i wtedy ta domena zamiast pierwotnego kształtu przyjmie kształt taki, który ma w tej chwili, czyli zmiennego płynu. Tak to wygląda. Ok, teraz tak, przerwałem ten proces naciskając Escape. Mogę ustawić sobie na przykład 25 rozdzielczość domeny i ustawić sobie podgląd tej domeny na Final, co oznacza, że będę widział w tej samej rozdzielczości oba obiekty. Jeżeli ustawię sobie dodatkowo także wątki symulacji na wyższą wartość niż 0, która jest wartością automatyczną, ale wtedy brana będzie taka ilość wątków, jaką mam ilość procesorów, mogę ustawić sobie na przykład 64, to wtedy naciskając guzik Bake mogę spowodować, że bake'owanie będzie liczyło się znacznie szybciej.
Tak naprawdę jest to lekkie oszukaństwo. Ponieważ teraz, mimo że mam tutaj 8 wątków dostępnych, liczy się 64 wątki, a więc każdy z tych wątków liczy 8 wątków dodatkowych. A ten szybki postęp symulacji i obliczeń bierze się stąd, że dałem bardzo niewielką rozdzielczość rzędu 25. Gdybym dał tutaj 250, to wtedy czekałbym dość długo. Tak czy inaczej, tego typu bake w przypadku płynu zawsze będzie się liczył dla całej długości mojego filmu. W tym przypadku jest to 3000 klatek, a więc widać, że policzyło się to dość szybko, ze względu na niewielką rozdzielczość domeny. No i to jest symulacja płynów. To jest taki wstęp, a dokładniejsze szczegóły, czyli o konfiguracji domeny oraz tych wszystkich obiektów, które tutaj są, będę Was chciał zaprosić do kolejnych tutoriali. Zatem zapraszam już teraz, a tymczasem do zobaczenia.